macierzy. Chcę Wam pokazać, jak wykonać transpozycję macierzy i co w ogóle ona oznacza. Musimy zacząć od tego, że dowolną macierz, ja tutaj mam zapisano o wymiarach 5×3, najlepiej zapisać właśnie od razu w postaci wierszy i kolumn, czyli mamy w tym momencie, zobaczcie, 5 wierszy i 3 kolumny, czyli można w tym momencie oznaczyć, że to jest 5×3, liczba wierszy na liczbę kolumn. Jeżeli zwykłą macierz oznaczymy sobie symbolem A, to macierz transponowana, oznaczamy A do potęgi T. To jest tylko symbol indeksu górnego, ale oznacza generalnie transpozycję. Jeżeli mamy 5 wierszy, a 3 kolumny, to trzeba przygotować jakieś pole, które będzie miało odwrotnie 3 wiersze, a 5 kolumn, czyli zobaczcie, transpozycję w tym momencie możemy rozumieć, że to jest taka zamiana wierszy na kolumny, czyli co było pierwszym pierwszą kolumną, będzie pierwszym wierszem. To, co było na przykład drugim wierszem, stanie się drugą kolumną, więc ja proponuję Wam dwa sposoby. Taki prosty to jest, no dobra, na zasadzie kopiowania można skopiować cały obszar i zobaczcie, kliknęłam Ctrl-C i teraz w pierwszym wolnym miejscu, gdzie chcę, żeby zaczynał się nam nasz zapis macierzy transponowanej, wybieram prawy klawisz myszy i wśród nich jest wklej specjalnie. Wklejam najlepiej tylko wartości z oznaczeniem, tutaj może to akurat nie jest widoczne, ale słowo transpozycja i robimy OK. To, co otrzymujemy, to jest dosłownie macierz transponowana, czyli zamieniona, tak jakby ja mówię, położona jest ta macierz, czyli to, co było kolumną, staje się wierszem. I sprawdźcie, pierwsza kolumna, a pierwszy wiersz, jest to dokładnie to samo. Drugim sposobem, który jest, ten sposób jakby pozwala nam na transpozycję macierzy, ale w przypadku, gdy ja cokolwiek zmienię, zwróćcie uwagę, w elemencie macierzy początkowej, czyli na przykład wpiszę 666 w pierwszym wierszu, pierwszej kolumnie, no to tutaj nic się nam nie zmienia. W związku z tym, jeżeli chcę mieć element, który będzie się zmieniał w sposób stały, wynik transpozycji również, to polecam w tym momencie zaznaczyć ten obszar, który będzie wynikiem transpozycji, czyli mówiłam, jeżeli mieliśmy obszar 5×3, czyli 5 wierszy na 3 kolumny, to zaznaczam obszar o 3 wierszach, a 5 kolumnach i w pasku formuły, tutaj może uda mi się to pokazać, a może i nie, piszemy równa się transponuj, czyli piszemy transponuj, czyli od słowa transpozycja i w tym momencie zaznaczamy sobie obszar, ten, który musimy transponować. I teraz zanim klikniemy Enter, musimy wcisnąć jednocześnie Ctrl, potem dociskamy drugim palcem Shift i wciskamy klawisz Enter. Teraz jeżeli tutaj uda mi się to Wam pokazać, to w tym polu, powiedzmy adresu naszej komórki, jest napisane, co należy transponować. Jeżeli gdziekolwiek kliknę na obszarze wyniku tej formuły macierzowej, pokazuje mi, co było transponowane. Więc teraz, jeżeli sobie na przykład cokolwiek będę ręcznie chciała zmienić w macierzy A wyjściowej, czyli na znowu moje jakieś tam dowolną liczbę, to wynik transpozycji ulega zmianie. Dlatego tą formułę macierzową z funkcją transponuj jak najbardziej Wam polecam do wykonywania transpozycji macierzy. Dzięki temu, powiedzmy, efekt transpozycji też ulega zmianie, jeżeli w macierzy wejściowej coś zmienię. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. K.
Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.